Dziś w planach są dwa treningi, z tego powodu od razu zaczynam od jajecznicy. Mam do tego dwa kabanosiki dodatkowo i jako takie główne źródło węglowodanów od razu wlatuje taki talerz wafli ryżowych, masło orzechowe, banany i boróweczki. I oczywiście woda, także myślę, że będzie konkret jedzonko. Dzisiaj w planach jako pierwszy trening są podbiegi i chciałem Wam pokazać backstage tego, w jaki sposób szukam miejsca na podbiegi. Właśnie w tym momencie jestem na Google Mapsie i po prostu mniej więcej kojarzyłem miejsce, w którym jest taka po prostu jakaś górka, jakiś pagórek i co będę mógł tutaj w stanie zrobić. Jak widać, tam prowadzi taka delikatna dróżka do góry, jednak myślę, że tu po trawie nie powinno być problemu i możliwe, że będę mógł sobie tutaj pobiegać. A ogólnie to miejsce powinniście znać, bo tu już też ostatnio Wam na rolkach mówiłem, że to jest, że jechałem na takiej 4-kilometrowej prostej. To jest przy samym Praterze. I tu już dosyć często różne akcje z materiału się działy, głównie na rolkach. I tak się zastanawiam się jeszcze, żeby trochę czasu zaoszczędzić, bo żeby tutaj dojść, no to pewnie z 20 minut by mi zajęło. Nie wiem, czy może lepiej, jak nie wskoczę sobie na rolki, spakuję w plecak wszystkie rzeczy, czyli buty do biegania i tam mały statyw, żeby coś tam rozłożyć i Wam pokazać. Płyny również, żeby były. I myślę, że powinno to fajnie zafunkcjonować, że sobie delikatnie podjadę takim tempem, tam się rozgrzeję, zacznę robić swoją robotę i nie powinno mi to dużo czasu zająć, ponieważ no inne podbiegi, to tak jak głównie szukam i tak mam w głowie, to są raczej tak z godzinę trzeba, powiedzmy, na obrzeża miasta pojechać i tam dopiero coś się zaczyna. Pewnie by to było też ciekawe dla materiału, więc może jak następnym razem będę miał więcej czasu, to wtedy Wam coś tam pokażę. A teraz no poszukałem tutaj, no i postaramy się po prostu przenieść w takie miejsce, jak jest tutaj. Dojechałem do tego miejsca, co Wam pokazywałem na Google Mapsie. Tam jest właśnie ta taka standardowa droga. Tu widzę, jest to trawiaste. Zaraz zdejmę buty gdzieś na ławeczce i zobaczymy jak to najlepiej będzie tu rozwiązać. No muszę Wam powiedzieć, że wygląda to dobrze. Fajny nawet teren. Tu troszeczkę... No w słońcu głównie, ale chyba w połowie trasy sobie zostawię, jeszcze dojdę tam do końca. Zobaczę, co jest po drugiej stronie, ale chyba tutaj chyba będzie najlepiej. Sprzęt zostawiam tutaj sobie w cieniu, idę się troszeczkę rozgrzeję i zaraz będziemy dawać. Nie wiem, czy to tak widać w sumie, jakie to jest zniesienie. Może tak od dołu, jak zobaczycie, to jest to w taki sposób. Może tak Wam lepiej to zobrazować. Po rozgrzewce dosyć ciepło się zrobiło. Także no co, bez koszulki lecimy. Trzeba zdjąć niżej gacie, żeby się pochwalić, że tutaj są, wiecie jak się nazywają. Pierwsze 15 minut, po 15 minutach robię sobie teraz przerwę. Prawie 2 km, bo kilometr 900. W takim podbieganiu, więc jest przyjemnie. Po treningu w sumie pogadamy sobie więcej na temat tych podbiegów i tak dalej, bo było pytanie o to, więc pogadamy sobie, a ja skupię się dalej na robocie. Kolejna pauza, kolejne 15 minut minęło, mam na liczniku 3 km 750 metrów. Czyli pewnie w ponad 5 km się zamkniemy z tymi podbiegami. Jest naprawdę jest przyjemnie. Pogoda jest super. Co jakiś czas tak słońce zachodzi za chmury, potem się pojawia. Jest naprawdę dobrze. Mam 20 sekund jeszcze, więc odkładam i lecę dalej. Trening zrobiony. 50, już Wam mówię, 50 minut. 50 minut, 5,62 km. Tak to się w liczbach prezentuje. Świetnie, naprawdę świetne samopoczucie. Niech to się przekłada na ligę, proszę. Albo inaczej, bo słowa mają znaczenie. To się przełoży na ligę, po prostu. Roleczki, jak widzicie, znów założone. Lecimy do domu, pewnie tak z 10 minut i będę w domu. Trzeba zrobić sobie jakiś koktajl po treningu, jedzonko, obiad
Później mamy drugi trening z zespołem. Oj, oj, oj. Pojeździło. Ryż się robi, zarzucam słoik. Dzisiaj Green Lime Curry Chunks. 399 kalorii, 32 gramy protein. Zarzucam tutaj, idę się kąpać. I jak się wykąpię, już powinno być powoli wszystko gotowe. Nie no, te słoiki to jest naprawdę... Naprawdę klasa w tym momencie dla mnie, wycięzcy z treningu. Raz, dwa, trzy, zaraz posiłek. Jeszcze sobie koktajl zrobię, ale koktajl chyba wypiję po jedzeniu, bo będzie mi się ciężko to jadło. A tak to uzupełnię sobie koktajl od razu po i łatwiej to po prostu wjedzie. Ryż gotowy, jeszcze do tego oczywiście buraki. W czasie, gdy czekam jak ostygnę, to krótko o podbiegach. Wzięło mi się to od trenera Patryka, z którym praktycznie co roku we wakacje właśnie to robimy, właśnie ten trening. Bardzo, bardzo pozytywnie on wpływa, czy to na właśnie mięśnie, jeśli chodzi o nogi. Dodatkowo też kondycyjnie, bo jest dosyć konkretna ta praca. Więc wszystko tak naprawdę pracuje. Pracujemy na troszeczkę innych płaszczyznach, bo nie pracujemy na płaskim, a jednak są to wzniesienia, czyli można powiedzieć, że jest to cięższa wtedy praca. A później, gdy wchodzi się na boisko, no to zaczyna to po prostu procentować. Jeśli chodzi o kwestie podbiegów, takie moje tipy, na pewno lepiej jest to robić nie na schodach, a na typowo takich górkach jak ja dzisiaj byłem, z tego względu, że staw skokowy też zupełnie inaczej pracuje i zobaczycie, że też w ogóle wbiegając nie musicie myśleć, czy możecie się potknąć o stopień, gdzie musicie postawić nogę, tylko jednak wtedy bardziej możecie się skupić na tej pracy nóg, na pracy tych mięśni i robimy też to w różnych wariantach, jak też mogliście dzisiaj zobaczyć, więc Tak wygląda ta robota. Od siebie jeszcze mogę dać to, żeby starać się oddychać głównie nosem, to też jeszcze bardziej poczujecie tlenowo tą pracę. Lub gdy już nie będziecie mogli wytrzymać tego, aby oddychać nosem, no to wspomagać się ustami, ale gdy będziecie robić przerwę, no to zacząć oddychać po prostu nosem. Zacząć oddychać nosem i spróbować się uspokoić właśnie przez swobodne oddechy nosem. Na początku może być to trudne, więc tak będziecie musieli siłować się trochę z tym, aby to uspokoić, ale zobaczycie, że to będzie procentowało. Więc tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o podbiegi. Początkowo one są bardziej w takich jednostajnych trochę tempach, a później im bliżej ligi, no to wiadomo, będziemy przechodzić na bardziej dynamiczną robotę. Wchodzę już do klubu. Krótka drzemka wleciała jeszcze przed. W drodze oczywiście wizualizacja tutaj Dojdź mi Wojtek. I tak sobie zleciała ta podróż. Jak jechałem do domu, miałem w planach, że zrobimy placuszki, bo też pytacie mnie o ten przepis i pomyślałem, że wspólnie je ugotujemy. Jednak okazało się, że nie mam twarożka, także musimy to przełożyć, albo to będzie jeszcze w tym materiale, albo będzie to w następnym. No i twarożek to musiałbym iść do sklepu, ten bliższy jest zamknięty, więc musiałbym iść do dalszego. I to by tyle zajęło czasu, że później nawet jakbym robił te placuszki, to też by się przeciągnęło w czasie. I no dosyć mało by było czasu pomiędzy spaniem a jedzeniem, a że wróciłem dzisiaj o dosyć normalnej godzinie, to chciałbym dosyć szybko zjeść. Także tu wam mogę pokazać, mam słoik, który jeszcze mi został. To nie jest dzisiaj, bo dzisiaj to widzieliście, że miałem taki jeden mniejszy, więc połówka tego słoika, także też konkretna porcja to będzie. Do tego miałem jeszcze tutaj pomidorki, więc te pomidorki wciągnę, wrzucę do tego mozzarellę, więc będzie naprawdę bardzo fajny posiłek i wiadomo, ryżyk. Ogólnie o tym ryżu właśnie tak sobie myślę, że możliwe, że w tym tygodniu chciałbym głównie pobazować właśnie na ryżu, bo wydaje mi się, że na treningach najlepiej się po nim czuję, gdy jem właśnie ryż, plus pomijam już te słoiki, że one też powinny dosyć dobrze na mnie wpływać, ale właśnie ryż robi dobrą robotę, bo i czuję, że węglowodanowo daje mi to siłę, ale też nie jest obciążające aż tak na organizmie i tak samo z rana, jeśli chodzi o podbiegi, teraz jak widzicie, no śniadanie się różni, bo wcześniej były owsianki, to jednak ta owsianka była taka, że ona... Mogłem ją zjeść o 8:30, a ona o 12:00 na siłowni jeszcze na przykład mnie trzymała, a dzisiaj te podbiegi naprawdę bardzo fajnie funkcjonowały, a głównym źródłem węglowodanów dzisiaj były wafle ryżowe i do tego różne owoce. Także bardziej teraz muszę też się skupiać na owocach, co prawda to też jest pozytywne, bo owoce będą przynosiły też dużą ilość witamin oraz no jednak bardzo zdrowe to są węglowodany, jeśli chodzi o owoce, tylko trzeba ich trochę zjadać. Ale... Tak to wygląda. Możliwe, że następnym razem ugotujemy sobie
wspólnie, a na ten moment tak to u mnie wygląda, muszę wam powiedzieć, że już troszeczkę nóżki odczuwam. Też bardzo mocno zwracam na to uwagę, tym bardziej jak dzisiaj dwa treningi, żeby pójść dobrze spać, bo zapadło mi w głowie takie zdanie, że jedno to jest trenować, a drugie i poniekąd najważniejsze po tym wszystkim jest to, aby spać, bo to w nocy tak naprawdę największa robota się dzieje. Także dziś bym chciał już tak 22 być już w gotowości, że już tam medytacja i tak dalej, już bez telefonu i 22:30 już powiedzmy, że zasnę. Jutro do 8 może sobie pośpię. Tak myślę, że to będzie wyglądało. Tak się prezentuje ten ryż. Przez tą mozzarellę, co się rozpływa, to się taka ale trochę lasagna w sumie zrobiła, ale bardzo przyjemnie to wchodzi. Także taki garneczek cały teraz wjedzie.